Poznaliśmy Cię w Top Model, potem przyszła wspaniała propozycja poprowadzenia hotelu Paradise. Czy dla Ciebie, no bo to nie jest tylko praca w mediach albo nad realizacją programu, ale to jest też bycie częścią tego naszego gwiazdozbioru polskiego. Czy Ty się nauczyłaś czegoś przez ostatni rok, a propos tego, jak to wszystko działa, co warto, czego nie warto? Dobre pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że ten ostatni rok też nie ma co porównywać chyba jakby ostatniego naszego roku z życia do na przykład kilka lat wstecz. Wszystko to, co się dzieje na świecie, związane oczywiście z tym koronawirusem i tak dalej, jakby absolutnie nie chcę o tym mówić, ale chodzi o to, że wszystko trochę się uspokoiło. Nie jest tak, jak powinno być normalnie. Jakby wydaje mi się, że też ten cały świat show biznesu trochę zwolnił, troszkę się wyciszył i uspokoił. Mnie to cieszy, bo mam szansę, dopiero tak, ja mam wrażenie, że ja jeszcze w to nie weszłam. Ja jakby przędę sobie spokojny żywot w Bydgoszczy, nie chodzę nigdzie po warszawskich salonach i jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze wiele, wiele mnie ominęło. To prawda, że ciężko jest znaleźć mi jakąś taką sytuację, żebyś była właśnie w centrum jakiegoś konfliktu, co oczywiście jest bardzo dobre, choć na przykład gdy ktoś już w takim konflikcie był, to potem może wyciągnąć lekcję, co robić w takiej sytuacji, albo jeżeli chodzi o ochronę dzieci, pokazywanie ich, też może wyciągnąć jakąś lekcję. A czy ty wyciągnęłaś jakąś lekcję z jedynej rzeczy, którą znalazłem z ostatniego czasu? Pojawił się artykuł o tym, że no jesteś na Zanzibarze, więc spotkałaś też piękne rozgwiazdy, akurat jedną wyjęłaś i robiłaś sobie z nimi zdjęcia, a są to żywe organizmy. Co sobie wtedy pomyślałaś? Czy wiesz już, co robić na przyszłość, jakie wyciągnęłaś wnioski? Wiesz co, ja przyznam się, nie miałam takiej świadomości. Byłam z lokalnym przewodnikiem. Zapytałam się, czy to na pewno jest bezpieczne. On powiedział, że absolutnie tak. Ta rozgwiazda była wyciągnięta dosłownie na kilka sekund i od razu włożona z powrotem do wody. Więc na tamten moment nie miałam poczucia, że robię coś nieprawidłowego i niestosownego. Jest to dla mnie jakaś. Zaczęłam o tym czytać, bo przyznam się, że dotychczas nie spotkałam się z rozgwiazdami, nie miałam szansy z nimi obcować, więc też nie wiedziałam, że to może im po prostu zaszkodzić. Trochę doczytałam, aczkolwiek nadal nie uważam, żeby to, co zrobiłam, czyli takie kilkusekundowe wyciągnięcie rozgwiazdy, przyniosło aż tak złe jakieś skutki.